Yo, siemano, tutaj Pomidor, witam was wszystkich serdecznie w informacji przed odcinkiem z Kangur Kakao. Otóż za chwilę zobaczycie montaż, w którym to będę nadrabiał wszystkie poziomy, gdzie zostawiłem monety, klejnoty oraz gwiazdki. Dlaczego montaż? Stwierdziłem, że będzie to lepsza forma niż żebym gadał jakieś bzdety w trakcie wracania się do poziomu. Więc jeżeli nie jesteście ciekawi, gdzie zostawiłem te wszystkie monety i te wszystkie skarby, no to możecie sobie przewinąć tutaj, a zainteresowanych zapraszam do oglądania. Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony Michał, aka Pomidorowy.pl. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej sesyjce z Zagrajmy w KO Challengers na PlayStation Portable, zwane potocznie jako PSP. Poprzednim razem udało nam się w zasadzie to ukończyć tropikalną wyspę, można to tak w sumie nawet nazwać. Przechodząc ostatni poziom, który był w świątyni, po czym wróciliśmy z powrotem tutaj, do portu, i okazało się, że ten oto bossman przed nami, podejrzewam, że to jest on, chociaż gra prawdopodobnie tutaj pominęła ten wątek fabularny, zamienił się w żabę, a raczej został zamieniony w żabę, i naszym zadaniem było udanie się na bagna, żeby po prostu powstrzymać wiedźmę, która zaczarowała tutaj bossmana i większość jakby tutaj postaci, które ni stąd, ni zowąd zamieniły się dosłownie w zwierzęta, czyli tam podwładnych tego huntera całego. No i co, będziemy kontynuować dalej sobie z bagnami, być może dzisiaj nawet gierkę skończymy. Tylko poczekajcie, bo pies oczywiście. Mój pies to jest po prostu troszeczkę głupek. Najpierw chcę wejść do pokoju, żeby ze mną posiedzieć, a potem, kurde, jak gdyby nigdy nic, chcę stąd sobie uciec. Swoją drogą, w trakcie montażu, ponieważ tak, przed tym odcinkiem postanowię zrobić montaż z backtrackingu do pozostałych poziomów, to udało nam się uzyskać moc nieskończonego turlania się, jak sami zresztą widzicie. Dobra, koniec tego zbędnego pitolenia, przejdźmy w końcu do poziomu. Tak, przerwałem przygodę, zdaję sobie z tego sprawę. No to tak między innymi wyglądają poprzednie poziomy, wszystkie zostały nadrobione. Nie ma tutaj poziomu, który w zasadzie nie jest zrobiony na 100%. Tak więc możemy skupić się na ostatnich poziomach. Czemu ostatnich? Ponieważ teraz coś wam pokażę. A i swoją drogą, ostatnio też mieliśmy pościg za wiedźmą. To z nią będziemy walczyli w tym świecie, ale myślę, że to nie jest żaden spoiler. Więc teraz tak. Został nam poziom bagna, chatka wiedźmy, opuszczone miasto, galeon huntera i decydujące starcie, czyli 5 poziomów nam zostało do końca gry, plus poziomy te dodatkowe, które się tam odblokowały za klejnoty, które zbieramy, więc bagna, ruszamy. Trzeba zabrać się za ten poziom rasa porządnie. Swoją drogą, tutaj właśnie sobie zrobiłem stan zapisania, żeby mniej więcej pamiętać, by nie wczytywać ciągle od zupełnie innego miejsca. I zaczynamy sobie z deszczowym poziomikiem, kurcze pieczone. Widzę tutaj, że ładnie nam pogoda dopisuje. Dobrze, że tutaj w miarę jako tako się uratowałem. Mechanika w sumie jest dosyć prosta. Musimy, jak sami zresztą widzicie, po drabinkach do celu, że tak powiem, dolecieć. A raczej do... no, wspiąć się do celu. No tego to za bardzo nie planowałem. Ja pierdziule. Czemu takie fejle muszą mi tutaj towarzyszyć? To mnie zastanawia.
I po raz kolejny trzeba się macek pozbyć. Bo... No... Widzę, że już zaczynamy, kurde, sesję na pełnej. Dosłownie i w przenośni. Dobra, macki schowane. Po prostu było bezpieczniej teraz tutaj zużyć bumerangi, bo uważam, że tym rolem mógłbym siebie znowu wykończyć. Na razie widzę, że początek poziomu wygląda tak, że musimy po prostu brać bumerangi i te macki tutaj unicestwić. W ogóle zastanawiam się, co w ogóle te macki robią na tych bagnach w zasadzie. To tak trochę nie ma sensu moim zdaniem. On nawet za wiele nam tutaj nie mógł zadać, więc co on tutaj chciał osiągnąć? Nie mam zielonego pojęcia, co on chciał tutaj osiągnąć. Dobra, lećmy do góry. No to na razie widzę, że mamy tutaj sekwencję 2D. Bardzo fajna sprawa, bardzo fajnie, podoba się mnie to. Szczególnie, że takich sekwencji w Kangurku KO 2 jest naprawdę mało, więc... Fajnie, że coś takiego zrobili. W ogóle klimat tego poziomu jest fajny. Tak, wiecie, deszczowo, bagiennie. Ale to mi się już nie podoba, że KO tam nie może normalnie sobie iść i doskoczyć. Troszeczkę mnie to irytuje, nie powiem, że nie. No. Mogłem się spodziewać, że w ostatnim będzie bomba. Dobra, pyk. Oj. Dobra, super. O kurde, ile monet tam jest, ile dukatów w zasadzie. Jak nasz stan? 26 na 50, 1 gwiazdka na 20 i 0 na 20 kryształków. To troszeczkę mi śmierdzi bardzo. I nie, nie puściłem bąka, tylko po prostu mi tu śmierdzi, bo kurczę, powinno być troszeczkę więcej tych kryształków, a nie widzi mi się tutaj wracanie, tak szczerze. Wolałbym wszystkie poziomy zrobić od razu na 100% od tej sesji. Fajne w ogóle tutaj jest przejście, to można nawet chyba nazwać taką mini jaskinią ładowania, gdzie po prostu ładuje się nam kolejny teren. Wiecie, przed wejściem do jaskini. What? A o co tutaj chodzi? Aha, będziemy musieli te dynie z powrotem do tej paszczy zaprowadzić. Dobra. To troszeczkę przypomina mi się ta misja z tym, z borsukiem. A raczej z borsukami i z małą borsuczą. Okej, to w sumie nawet szybko nam zaszło. Ciekawa sprawa, nie powiem, że nie. Nie, naprawdę, to jest misja łudząco podobna do tej misji z borsukiem i z borsuczą mamą. Dobra, tutaj nic nie ma. Podejrzewam, że to jest woda, więc wolę się jakby nie wychylać i sturlajmy się w dół dokładnie, tak? Sprawdźmy przy okazji tyły, ponieważ twórcy lubią bardzo często coś za nami chować. I to jest coś, czego ja bardzo nie lubię w platformówkach, chociaż hehe, teraz można powiedzieć, że halo, halo, Michał, powinno się być spostrzegawczym jak 150, więc powinno się też i na tyły patrzeć. Zdaję sobie z tego sprawę, aczkolwiek nie każdy, nie wiem, może chce, nie każdy... Nie każdy ma możliwość luknięcia od razu na tył. Wiecie, różne rzeczy się dzieją. Dobra, wygląda to na razie tak, 57 na 150, 3 na 20, 5 na 20. Okej, okay. Sprawdźmy dalej, co tutaj będzie nam ciekawego towarzyszyło. W ogóle, mówię, bardzo ładnie to wszystko się prezentuje. Barwy nawet są całkiem fajne, jeżeli chodzi o ten poziom. W sensie, wiecie, takie ciemne, bagniste, ciemna zieleń, brąz, żółty taki kolor. No podoba mi się to, ja lubię coś takiego. I teraz z której strony mamy iść? Dobra, mamy tutaj... Aha, czyli mieliśmy tutaj zjazd, coś a la sekwencja z Tarzanem. Bo wiecie, w Tarzanie też była taka sekwencja. Aha, i tutaj
ta trampolina nie zabiera nas nigdzie indziej, bo przez chwilę myślałem, że kurczę, ta trampolina nas, wiecie, będzie zabierała do jakiejś sekwencji, którą ominiemy. Ale się okazuje, że jednak coś takiego nie ma miejsca, więc bardzo fajnie. Okej. No to dosłownie to jest taki Tarzan teraz, tylko że w Kangurku Kao. I to chyba nawet trochę lepszy Tarzan, bym mógł nawet powiedzieć. Oj. Dobra, musimy tutaj... Fuck. A czekajcie, czy ja coś tutaj widziałem? Już muszę zobaczyć. Weźmy, polećmy do góry. Bo odnoszę wrażenie, jakby tam u góry jakieś gwiazdki były, bo coś takiego żółtego się zaświeciło. Nie, dobra, to chatka wiedźmy była. Znaczy, Jezu, jaka chatka wiedźmy, to była ta wielka dynia. Nie no, fajna sekwencja, chciałem powiedzieć. Nie wydaje mi się, żeby to było coś trudnego, tylko ja po prostu ginę dlatego, tylko i wyłącznie, ponieważ, kurczę, pieczone w złym momencie skacze. Dlatego to trzeba dobrze synchronizować. Oj, kurde, widzicie? Mówię, to trzeba dobrze synchronizować. 77 na 150. Mam nadzieję, że reszta tych dukatów oraz kryształków, jak i gwiazdek będzie na nas tam grzecznie czekać. Wiecie, mógłbym opowiadać moje wspomnienia z dzieciństwa, ale zapomniałem, że ja nie grałem w KO Challenge za dzieciaka, więc to tak jakby powiedzieć że o wspomnieniach z gry, w której się nigdy nie grało, albo z wersji gry. Więc dlatego bardziej komentuję tutaj, co się obecnie dzieje po kroju, wiecie, jakaś grafika, ścieżka dźwiękowa, ogólnie sam zarys poziomu. Wiecie, pewnie na ten temat bym się rozwodził, w sensie na temat wspomnień, gdybym, będąc młodym szkrabem, grał w wersję na PSP, a ja jestem zagorzałym fanem wersji PC-towej. W końcu się na niej wychowałem i kurde, dobra, zamykam mordę, bo ja tego nigdy nie przejdę. Kurde, udało się w końcu. Powiem wam szczerze, że mi to zajęło trochę więcej niż mi się wydawało. Sądziłem, że to zaliczę za, nie wiem, trzecim razem albo czwartym. A okazuje się, że miałem do tego podejść aż 5. Ha, to jest aż 5 za dużo. Dobra, tutaj sobie zapiszemy stan. I znowu mamy tego bydlaka, śmierdziela, pająka. Ale wydaje mi się, że ta sekwencja nie będzie aż tak ciężka. Wydaje mi się, że w ogóle ona nawet długa nie będzie. Korzystając w sumie z okazji, póki pamiętam, powiem szczerze, że ten poziom, ta sekwencja bardzo mocno mi Sly'a jedynkę teraz przypomina. Bo w Sly'u jedynce był też poziom na bagnach. Też nawet pamiętam, że go w zeszłym roku robiłem, ten let's play, i grałem w Sly'a jedynkę, więc... Tym bardziej tam zapamiętałem tę sekwencję. 88 na 150. Sorry, że ja tak co jakiś czas lukam na to, ale po prostu mówię, no zależy mi na tym cholernie, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby to wszystko wyglądało jakoś. Dobra, super. Ładnie. Tutaj nie doskoczyłem, tutaj w ogóle poszło trochę, no słabo, bym powiedział. Dobra, mogę jakoś... Dobra, tu są na dole te bumerangi. Okej, no to myślę, że widzimy się w tamtej części poziomu, bo nie ma sensu, żebym wam non-stop pokazywał tę samą sekwencję, tak więc... edit. Dobra. Wow.
Ładnie poszło teraz. Póki mam checkpoint, jestem bezpieczny. Dobra, sprawdźmy tutaj, czy coś nie ma. Nie. W sumie jest moja śmierć, ale musiałem to zrobić w celach, może nie humorystycznych, ale w celach naukowych, żeby zobaczyć, co na mnie będzie czekać. No i w sumie się dowiedziałem, co będzie na mnie czekać i no niezbyt jestem zadowolony z efektów. Tam mamy chyba już normalnie poziom. To w ogóle to jest takie połączenie Sly'a jedynki i Boggy Swamp z tego, z Jacka jedynki. Bo tam, zaraz wam zresztą pokażę, o co mi chodzi. Ta sekwencja bardzo mocno mi też Jacka jedynkę przypomina. I to właśnie tamtą sekwencję Boggy Swamp, która jakby kończyła level. Znaczy, powiedzmy kończyła level, bo to była sekwencja z tym farmerem cały, który dawał nam misyjkę. Wiecie co? Nie to. Jezu, nie to. Który mogłem tak sprawdzać? O, L1, nie R1. Dobra, nic tutaj nie zapomniałem. Zapisz. I przy okazji mi się ciągle myli ten przycisk na padzie od przyspieszenia. Mamy tak, 10 na 20, 5 na 20, 117 na 150, więc tutaj śmierdzi mi niedługo skończeniem poziomu. Aczkolwiek było bardzo mało przeciwników, co no jest no bardzo słabo prawdopodobne, żeby to był koniec levelu. Zważywszy na to, że naprawdę mało przeciwników mieliśmy, którzy faktycznie daliby nam te gwiazdki. Jak już to możemy zaraz skończyć sidequest ze zbierania tych. A nie, tutaj są jeszcze gwiazdki. A? Co jest zgrane? Jest jakiś spisek czy co? O co tu chodzi? Czy ja muszę w te kwiaty strzelić, żeby ten? Żeby one się otworzyły, czy o co chodzi? Ty, bo ja pierwszy raz to widzę, nie? Więc tutaj przestańcie się śmiać, bo kurczę pieczone, nie wiem o co chodzi teraz. Aha, coś takiego. Aha, dobra. To one odblokują te liście. To trzeba było coś takiego zrobić. Okej. Trochę nie ogarnąłem na początku, przyznam. Ale cieszę się, że się udało to w miarę jakoś ogarnąć. 11 na 20. Dobra, ten stan mnie teraz nieco zadawala, aczkolwiek zobaczymy, co będzie dalej. Serduszka na razie nie muszę sobie leczyć. No, a to było dosyć szybkie. Dobra, tutaj nie ma żadnych monet. Całkiem sprawnie poszło, muszę przyznać, całkiem sprawnie. Tu na razie nie widzę, żeby nic, w sensie żadnych sekretów nie widzę. Aha, dobra. Mogłem się domyślić, że to będzie zjeżdżalnia w sumie. Dobra, więc jeszcze raz. Pyk. Pyk. Nie wszystko chyba zebrałem. Przynajmniej odnoszę takie wrażenie. Więc dlatego warto zawsze zginąć i jeszcze raz przejść. Ale widzę, że chyba wszystko zebrałem, tak więc ta śmierć była niepotrzebna. W zasadzie to była potrzebna, no ale no. Wiecie, o co chodzi. To już było niepotrzebne. Tutaj to w ogóle nawet nie wiem, jak ja to uniknąłem, ale jakiegoś farta miałem, to muszę przyznać. Jezus Maria, sąsiedzi się drą tam wyżej. Ja pierdziule, o co im chodzi w ogóle? Nie kumam tego. Dobra, jeden diamencik zebrany.
Czyli brakuje nam jeszcze, będzie nam brakować 6, jeżeli zdobędę te dwa pozostałe, więc wydaje mi się, że tutaj będziemy mieli 100% normalnie zrobione. Więc chyba dopiąłem swego, tak mi się wydaje. Jeżeli tak będzie, to się oczywiście będę cieszył, bo to oznacza, że nie będę musiał tu już wracać. Dobra. Tam jest, no widzę. Tam jest ta jedna gwiazdka i sporo monet. Kto tam trąbi na dole? Kurde, nie dość, że sąsiedzi u góry, to jeszcze ten. Ktoś trąbi na zewnątrz. Nie ma więcej os? 16 na 20, 16 na 20. Kurczę, pieczone, mam obawy. Mam obawy. Tam są niby monety, okej. Ale gdzie wrogowie i gdzie są kryształy? Dobra, monety mamy wszystkie. Super. Chociaż tyle dobrze. Tam mamy kryształki, widzę. Ale coś kurde mało jest ich. Dobra, jest tam jeszcze jeden. Kryształki też będziemy mieli zebrane. Ale gwiazdki teraz, to będzie jedna wielka niewiadoma. No, gwiazdki, jeszcze 4 nam zostały. Dobra, co to za Donkey Kong na nas czeka u góry? A, tu woda nas goni. Okej, nie ogarnąłem, ja przez chwilę myślałem, że... Okej, dobra, nie wiem co myślałem. To jest jedna gwiazdka. Tam jest druga. Tak, chyba będą wszystkie. Tak, mamy wszystko. Bardzo dobrze. Super, dopiąłem swego. No to co? No to nie pozostaje nam nic innego jak wejść przez te drzwi, które są przed nami. Nic tutaj nie ma. Nawet mogę się upewnić, ale i tak już mam total zebrany, więc... Wejdźmy zatem do środka. Oczywiście, że sobie jeszcze raz zapiszę w ramach tego, dla pewności, żeby nie było, i tu sobie jeszcze jebnę save state'a. Ruszamy w takim razie, następny poziom. Chatka wiedźmy. No, konfrontacja z bossem, nareszcie zresztą. Korzeń mandragory. Skrzydło nietoperza, język węża, szpon kurczaka i mieszać, mieszać, mieszać. Też chcesz być żywa? Daj mi tylko lekarstwo dla bossmana. Muszę dostać się do miasta. Jeśli tego chcesz, chodź tu. Weź tam. Okej, okay, więc widzę, na czym boss będzie polegał, czyli będzie musieli atakować te cosie i tymi dyniami będziemy musieli w jej stronę rzucać, tak? Przyznam, jak dotąd dosyć ciekawa konfrontacja, w sensie, wiecie, ja tutaj nic nie sugeruję, że pozostałe konfrontacje były do dupy czy coś, ale chodzi o to, że jednak, no, ciekawy boss, nie mogę powiedzieć, że nie. Myślałem przez chwilę, że ona oberwie, ale jednak nie oberwała. Bardzo bym się zdziwił, gdybym go zrobił za pierwszym razem, oczywiście. Znaczy, nie tyle, co bym się zdziwił, co to byłoby po prostu fajne, ale... Czy tak będzie? Trochę HP straciłem, ale ona też przy okazji
Widzę, że ona też rzuca w nas zielonymi grzybami, więc lepiej na nie uważać. Więc jak możemy, to najlepiej skaczmy. Przynajmniej taka jest moja taktyka. No, całkiem ciekawa postać, muszę przyznać. Szkoda, że nie było jej w normalnej wersji pecetowej. Aha, i te dynie co jakiś czas wybuchają. Znaczy, Boże, co jakiś czas one po prostu po czasie wybuchają. W ogóle jak tak patrzę na tę jej chatkę, to ona naprawdę, kurde, jest nieźle pieprznięta. W sensie, musi się na pewno bardzo mocno interesować tymi miksturkami i alchemią, bo tak patrzę na miksturki, które ona ma na półkach, no i przyznam szczerze, że jestem zdziwko przerażony. Jestem, no, lekko mówiąc, przerażony tym, co właśnie zobaczyłem przed chwilą. Dobra, oberwała. Mało już jej zostało. Strasznie malutko jej zostało, no, kapka HP, zresztą tak samo jak mi. Dobra, ostatnia faza to będzie. Jest! Zginęła. O Boże, jak ona ohydna. Fu! Ale obrzydliwy pysk. Ja pierdzielę.